Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawy dzień, bowiem mam dla Was mały preview setu siódmego. Mały, bo mały, trochę poopowiadam, co tam u mnie się działo. Riot nas zaprosił, jak zawsze, przed każdym setem połówkowym i przed setem pełnym. Zaprosił nas tydzień przed PBE do ogrania tego setu, dania swoich feedbacków. Na prezentacji od Riotu było około 300 osób, 280-300. Dużo influencerów z Polski również. No i też miałem takie wyróżnienie, żeby móc sobie pogadać na tym secie siódmym i z Wami na ten temat teraz pogadać. Więc krótko i na temat. Set siódmy. Team ma mieć smoczy. Dokładnie tak. I ja osobiście jestem zajarany samym klimatem. Smoki lubię i jest bardzo, 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 bardzo fajnie mi te smoki ogrywać, ale powiem wprost. Dla mnie ten set jest za dużym kopiuj wklej. Z setu 6,5-6 do 7. W secie 7 od razu Wam podcinam skrzydełka, te smocze na wejście, żebyście nie mieli zbyt dużego hype'u. Dlaczego? Ja miałem ogromny hype przed setem szóstym, że o Jezu, ola Boga, jaki to będzie nie najlepszy set i w ogóle czego to oni nam nie dadzą. A prawda jest taka, że set szósty dla mnie był fajny pod względem innowacji i tych wszystkich argumentów, ale jego dystrybucja, balans leżał i kwiczał. I nie najlepiej się bawiłem, tak? Jednym słowem. Konkludując, powiem tak. Set siódmy ma dużo fajnych mechanik, dużo nowości, które powinny być w secie szóstym, ale za bardzo nawiązuje do tego, co było wcześniej, plus pokazują smoki. Tyryt! Drakoniczne argumenty. Będzie zmiana dystrybucji argumentów. Nie będzie już na 1-4, będzie na 2-1 pierwszy. Nie będzie już na 3-4 czy 3, tylko na 3-2 i nie będzie na 4-6, tylko na 4-2. Mocno to argumentowali i to są zmiany, które sprawiają, że dla mnie osobiście teraz real kompozycje bardzo dużo zyskują, bo po tym jak dostaniesz argumenty na 4-2 możesz zdecydować, czy rerolujesz szóstkę na szóstym poziomie, tak? I to powinno się już pojawić w secie 6,5, nawet w 6, od samego początku. Więc w secie siódmym będziecie mieli wrażenie, jakbyście grali w set szósty i pół, plus te ogarnięcia, które były nam potrzebne wcześniej. One reroll per game. To jest to, co powinno już być na samym początku setu szóstego po pierwszym patchu. Dostałeś trzy argumenty, wszystkie syfiaste, cyk, nawet nie za jeden golda, po prostu raz na grę rerollujesz. Uwaga, te argumenty są blacklistowane. Trzy argumenty, które dostaliście, tak przynajmniej nam odpowiedzieli. A jak będzie w praniu, to zobaczymy. Zaraz na PBR. Czytaj, dostajecie trzy argumenty, których nie chcecie i one nie powinny Wam się w kolejnej rolce już pojawić. Czyli są totalnie blacklistowane. Gold is a new normal. You will see more games with gold arguments. No ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o te gold argumenty, to przy gierce, którą zagrałem, miałem w każdym piku. W każdym możliwym piku były te argumenty. I teraz tak, to co Wam pokazuję, to są screeny z prezentacji, którą nam Riot pokazywał, zanim embargo zeszło i nie mogliśmy o tym w ogóle mówić. Więc jeśli chodzi o dystrybucję argumentów, to już tyle powiedziałem. Tutaj macie przykład nowych argumentów. Yorin's gain 20 mana on kill. Pandora's bench. Będzie się zamieniała Wam ławka, nie itemy. To są nowe rzeczy, tak? Przy czym jest bardzo dużo starych argumentów, tak? Nie ma czegoś takiego, że jakieś stare argumenty nagle się zamieniły i już nie wrócą. Po prostu jest kopiuj wklej plus dodaj nowe. Tak wygląda set siódmy na ten moment. Ja osobiście jestem zajarany klimatem smoków. Bardzo fajnie to wygląda i rewelacyjnie działa. Pod względem wyglądu na bordzie, bo te smoki są ogromne. Trochę wydaje mi się, że może czasami ten smok przeszkadzać, żeby dobrze oszacować, co tam się dzieje w bordzie, a to zaraz zobaczycie. Dobra, combat training też tutaj widzieliście, no nie? Dobra, kolejne. Złote, nowe argumenty. Better together. The effects of our items are
33% stronger, gain a locket of the Iron Solari. Troll totalny, ale może być nieciekawe, no nie? Best friends, standardowo i Dragon Alliance. Dragon trade remains active regardless of how many dragons you have. No właśnie, możecie nie wiedzieć, o co chodzi z tym Dragon Alliance i już pokazuję. Trade smoków. będzie działał tak, że... O, pyk. Two team slot, czyli mamy kopiuj i wklej kolosa. But gain triple their origin count. Additionally, they gain 600 bonus health. 600 żyćka. Okej, okay. Mam wrażenie, że już gdzieś to widziałem, no nie? No, z podrobieniami dla kolosów. Do tego. Smoki są traktowane jako epickie i złote. Czytaj. Złote są po dyszkę, epickie są po 8. I zaraz każdego smoka wam pokażę, jak wygląda i z czym się je. Nie mam dokładnych opisów wszystkich ich ulti, bo nam po prostu ich nie dostarczali. Ale no wiecie jak bywa. Tutaj sytuacja jest taka, że będzie to prawdopodobnie jeszcze zmieniane z 5 razy, dopieszczane. No ale taka podstawa, taki szkielet już właśnie nam pokazali rioterzy. Ja osobiście boję się tych Dragon Orbów. Nie miałem sytuacji, w której Dragon Orb dałby mi... jakiegoś super smoka, który nagle zaczął wygrywać. Ale no jest to element osobowości, którym mogę powiedzieć: o Jezu, oni mają, a ja nie mam, tak? Oni są tak szczęśliwi, że trafiają legendę do trade'u, który grają na 1%, a ja nie mam, tak? Trochę się tego boję. Nie lubię takich momentów, w których, tak jak w secie czwartym, Chuzenów się klikało, ta sama gierka, wbijasz 4-1, wbijasz 7 level, rolujesz, znajdziesz Chuzena, wygrałeś, nie znajdziesz Chuzena, możesz się poddać. Tutaj się martwię, że właśnie te Dragon Orby są takim kolejnym elementem losowym, który może nam tę giereczkę troszeczkę obrzydzić, jeżeli ktoś inny będzie bardziej szczęśliwy niż my. No ale wiecie jak jest. Dobra, tutaj jest system updates quality of life, ja to sobie napisałem. Sobie możemy, tak, a później przejdziemy do smoków. Chociaż nie, obiecałem, że pokażę smoki. To wam pokażę najpierw smoki. Tutaj tak wyglądają smoki epickie. Daeya, Idas, Shionyu i Syfen. Będzie niezły syf z tego Syfena. One są kosmicznie wielkie. Naprawdę są większe od kolosa. To wygląda przekomicznie w pewnym momencie. Zresztą pokażę wam świetny screen z pastereczką w tle. To wygląda przekomicznie, jak te smoki nachodzą na siebie czasami albo zasłaniają sobie przedmioty i itemizację. No, taki po prostu set w stylu dajmy wszystkiego więcej, dużo i więcej, i jeszcze więcej. Fajnie to wygląda, nie ukrywam, że dosyć przyjemnie, ale te smoki mają oczywiście swoje umiejętności, zaraz opiszę wam, co zrobi Shimmer Scale, Jade, Whisper, Mystic możecie się już domyślać, co robi, Guardian to samo, Mirage nie pamiętam, ale to chyba zaraz do tego też dojdziemy. No i mamy smoki legendarne, złote, Aosin, Aurelion Sol i Shyvana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak? Pokoloryzowany Galio i pokoloryzowany ten Aurelion Sol chyba, tak? Docelowo. Co za trójki przy opisach. Ten smok jest traktowany jakby było trzech tempestów. Czytaj, on jeden sam ma umiejętność trzech astrali, tak? Ten jeden smok. Shyvana też pokoloryzowana, no nie? Więc mówię wam, kopiuj, wklej, pokoloryzuj. Taki set. Dobra. Okej, okay. No i teraz lecimy. Dragon trade omówione, to zobaczcie. Nie ma już Niko, możemy kliknąć F dla Niko. Będzie Champion Duplicator. Niko wprowadzało zamieszanie, tak to można powiedzieć. Niko wprowadzało zamieszanie i... No,
Deweloperzy nam, jak zabierali Niko, to powiedzieli, że chcą, żeby to było bardziej przejrzyste i zmieniają nazwę na Champion Duplicator. Tak samo też mi się podoba nazwa Fona, Force of Nature zmienione na Korona Taktyka, czyli dwie szpatuły, które dają ci jeden więcej unit w bordzie. To według mnie jest o wiele, 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 wiele fajniejsze i bardziej przejrzyste w nazewnictwie, no nie? Item Adjustment. Tutaj chodzi o to, że... Te zmiany mają wprowadzać taki podział AD-AP bardziej, tak? Improving Item Diversity and Flexibility. Że tutaj, jak widzicie, macie Blood Thristera, którego raczej w AP nie użyjesz, i Hextecha Gunblade'a, którego raczej w AD nie użyjesz, tak? Bo jest i magia, i te nieuchronne obrażenia, więc oni prawdopodobnie będą zmierzali do tego, żeby to wszystko było takie bardziej flex, tak? Żeby te przedmioty nie były śmiałym podziałem na tylko fizyki, tylko magiki. Nie wiem, jak to wyjdzie w praniu, nie widzieliśmy tego jeszcze na PBE, ale zapowiedzieli, że tak się będzie zmieniało. No i endgame PvE fight. No longer drops emblems unless the trait is active. Can now drop uncraftable emblems. Zmiana, która już powinna dawno być wprowadzona, w końcu hitnęła żywe serwery. Live server. No i dobra, to co dziewczyny lubią najbardziej, ale nie tylko, bo chłopaki też, ja też lubię, czyli małe legendy i kosmetyka. Absolutny sztos. Tutaj z mojej strony 10 na 10, żadne kopiuj wklej, żadne, ale to już było. Wszystkie są super przemyślane, małe legendy, to jest takie jajeczko, taki smoczek. Jeżeli chodzi o Battle Pass, które nam pokazywali, to... Osobiście byłem zachwycony każdą areną, wszystko się pięknie rusza. No, po prostu trzeba mieć Battle Pass i tyle. Jak jesteście taktykami, to trzeba wspierać swoich i kupować tego Battle Passa co sezon. Koniec. Tyle z mojej strony na temat kosmetyków, które też dostaną fajnego reworka. Riot chciał zrobić takie diversity w kategorii kosmetyków i nam opowiedzieli o tym, że będzie w przyszłości coś takiego, że tak jak była ta arena, ta chińska za tam 300 zł, tak? Że będą chcieli dawać ludziom, którzy chcą wydać dużo hajsu na TFT, tak raz a porządnie dawać takie super areny, ale też będą dawali ludziom też ładne areny, którzy chcą wydać $5, tak? Z pozdrowieniami dla wszystkich Battle Pass userów. Więc to mi się bardzo podoba, że Riot... Nie idzie tylko o dobra, tylko ci, którzy dużo hajsu kładą, będą mieli piękne rzeczy, ale również tutaj ukłon w stronę $5 userów, tak? Dobra, bum. Co to jest? To jest plik 4 smoki i pastereczka, którym zbejtowałem was przez tydzień, odkąd się pokazało. Wszystkie smoki są złote. Pastereczka. To ta dziewczyneczka. Małe smoczki, jakie słodkie. To nie są smoczki, to są jadeitowe figurki Yetiku. Ale muszę wam pokazać pastereczkę samą z siebie. Kto wie, kto to jest? Czat oczywiście ze mną jest. Czat, uśmiechnijcie się, pozdrówcie YouTube. Ładnie, ładnie proszę. No, serduszko, o, serduszko dla YouTube'a. YouTube, dzień dobry, proszę pozdrowić mamę. O, i Zoe, witamy, witamy. No, to my jesteśmy na Twitchu najczęściej. Tak, tak, pozdrawiamy YouTube. To jest Zoe, ta pastereczka. I Zoe ma ult, który razem tutaj z odczepem się zastanawialiśmy, jednym z moich widzów taktycznych, bardzo aktywnych. Co ona tam będzie robiła? Zoe ma ulti, który się zmienia co każdy cast. Tutaj, jak widzicie, ma ulti Lux. Na tamtym zdjęciu ma ulti... Też Lux, ale tam są chyba ze 3 albo 4 ulti. Bardzo ciekawie to jest zrobione. Ja osobiście się dobrze bawiłem grając tą figurką. No i sam z siebie jestem mega, mega, mega zhypowany, jak dobrze jest wymyślona ta figurka i zaprojektowana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wiecie, że nie lubię losowości, tak? Ale to fajnie wyglądało, bardzo przyjemnie się grało. Jeżeli chodzi o same smoki, mam mieszane odczucia. Jak widzicie, ten smok wchodzi, specjalnie go tutaj położyłem, aż pod te augmenty, no nie? Jeżeli chodzi o smoki, mam mieszane uczucia, bo nie czułem takiego power spike'a, że mając smoka drugiego stara, nagle wygrywam wszystko. Więc to jest bardzo fajne, że te smoki nie będą niszczyły całego lobby, tak?
Dużo nie grałem na tym PBE, bo było mocno zbagowane, jak zresztą widzicie. Ja jestem wyznawcą polskiego języka. Uwielbiam TFT w języku polskim z dwóch powodów. Pierwszy, jestem Polakiem, kocham swoją polszczyznę. Po drugie, jestem polskim streamerem. A może jeszcze po trzecie, więc streamuję po polsku, jeżeli mogę. A po trzecie, zakochałem się w polskich nie tłumaczeniach, tylko komentarzach. Jak wchodzi jakaś figurka, dobranoć Ziggsa jest urywające moje serce, rozpływające moje serce, albo Ivern śpiewający stokrotko w setu piątego. Po prostu bardzo lubię polski dubbing w TFT i to jest główny powód, dla którego gram w języku polskim. I jak tutaj widzicie, na PBE jest nic niepotłumaczone. Totalnie nic. To twój koniec, przywoływaczu. Robiłem ten trade, ten screen do 13 stage'a, graliśmy sobie 1v1 i walczyłem z heroldami. Zawsze walczy się z heroldem na koniec i wszystkie te smoki są na złocie. Ten jade działa w taki sposób, już pokazuję. Umówiliście się zastanawiać. Summon a jade statue that grows in power to more jade champions you have active and shatter when they die. Dealing 50% of their health as magic damage to nearby enemies. Nie wiem, czy się stakują. Dlaczego? Bo nie miałem opisu i nie mogłem tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że się stakują. Jeżeli dwie statuły postawicie obok siebie i będziecie dawali tutaj speeda i tutaj, ale z drugiej strony to byłoby chyba broken, więc może nie. Nie mam tej pewności. Może czat wie, to wam od razu odpowiedzą. No i ja miałem tyle tych jade figurek, bo było zbagowane. Było to zbagowane, od razu nam patchowali, więc jest jak jest. Tak, ale nie jest nic przetłumaczone tam, bo to nie jest kwestia tłumaczenia, tylko po prostu tego, że te nazwy, bo tam po prostu w języku polskim jeszcze tylko to, co było przetłumaczone, to zostało, ale jak nie, to nie. No i mamy te jade'y, które tutaj są te figurki, ten złoty smok też się tworzy. Ogólnie bardzo ciekawa mechanika, ale to że ja miałem stado tych małych figurek jade'owych, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że to było po prostu zbagowane. Okej, a co dalej? Jeśli chodzi o dodatkowe trade'y, mamy guild. Absolutny sztos. Dla mnie ta mechanika jest jedną z fajniejszych mechanik w TFT. Bardzo flexible. Mój ulubieniec Talon z setu szóstego jest epikiem. Jego umiejętności też będą zależne od tego, co, gdzie, jak, po co i dlaczego. No to super, super. No i 120% guild bonusu zależy od tego, jakiego guildyjnego pionka masz w boardzie, no nie? Mega, mega, mega sprawa. Dla mnie to jest bardzo spoko, uniwersalne. Jeden z najfajniejszych trade'ów, jaki powstaje w tym secie. Jade'a pokazałem. Poczeka. I jeszcze mam tutaj do omówienia Shimmera. A później wam pokażę, jakie są... A co jeszcze Tempesty robią, dobra. Shimmer Scale, no to ci łuskowi, między innymi Bard jest chyba Shimmer Scale. A nie, ta Zoe cała. Zrzucają po prostu przedmioty. Zrzucają przedmioty. Ten screen wyciekł w wersji chińskiej. Bardzo taki był, delikatnie rzecz ujmując, źle poprzetłumaczany. Ale ja uważam, że ta mechanika nie jest głupia. Ten przedmiocik, który zakładasz, on ci schodzi na ławkę. I tak co rundę możesz komuś innemu dać jakiś inny przedmiot, coś sprawdzić, tak? Mechanika daje dużo ciekawych możliwości i ja się nią bardzo dobrze bawiłem w swojej grze. A te itemy nie są jakieś super game breaking, ale na pewno też słabe nie. No ale no jest jak jest, tak? Maksimum 80 golda. One damage attack per gold. No jak macie Draven's Exa i 80 golda chce ktoś podtrzymać, no to z pozdrowieniami dla fanów piratów i najemników w zeszłym secie, który jeszcze trwa 6,5, jest jak jest. No dobra, to omówiliśmy. Pokażę wam jeszcze Tempesta, bo też nie wiedziałem, co robi ten Tempest. I rzeczywiście ten smok jest brany jako, jakby był trzy Tempesty, tak? Wtedy. Więc ten smok tutaj jest trzema Tempestami, bo są trzy inne i on sam daje trzy z siebie, no nie? After 9 seconds, lightning strikes the battlefield. Trochę mi to przypomina... augment, który po 15 sekundach zwiększa 50% damage dla całego teamu.
No ale powiem szczerze, że ten Tempest jakoś tak. No, nie porywa. No 9 sekund musicie ustać. No, nie? Jakiś tank na przodzie i lecimy. No dobra. I teraz najciekawsza rzecz w tym całym augment, w tym całym secie. Tak, mogę wam już to pokazać. Więc przypomnę jeszcze to. Drakonik augmenty. I teraz. Coś, co mnie absolutnie powaliło i sprawiło, że oceniam tą zmianę na po prostu 12 na 10. To nawet mało powiedziane. To powinno być w każdym secie w przyszłości w taktycznych setach. Mianowicie, tutaj macie dystrybucję augmentów, tak? Tak. Przed stage'em 4, przed stage'em 4, pomiędzy stage'em 3 a 4 walczycie z wilkami. No nie. Chociaż nie, chyba z raptorami było. Raptory, wilki. Zwał jak zwał. Nie będziecie już walczyć. Tylko będziecie sobie wybierać. The chosen one. Na 3-7 są wilki, raptory są później. Na 4-7. Dobieramy sobie przedmioty. Wybieramy co chcemy. Czy golda, czy taki przedmiot, czy szpatuła, czy to, czy siamto, czy sramto, czy owamto. No po prostu mózg rozwalony. Trochę się w tym gubiliśmy na samym początku. Trochę to potrzebuje doświadczenia w grze. Może to przerazić nowych użytkowników w TFT, takich, którzy nie wiedzą w ogóle co z czym, gdzie, po co i dlaczego. Ale warto mieć ekonomię na ten moment, bo ten refresh i ogólnie cała ta ekipa, no może tutaj nam dużo namieszać. Ja osobiście jestem absolutnie wielkim fanem tego. Pamiętacie niejednokrotnie, jak graliśmy jakieś dwóch kerych bez trzeciego przedmiotu, bo nic nie dostaliśmy, że musisz składać to, musisz składać tamto, bo... Więc to już jest teraz mechanika TFT. Po prostu możesz sobie wybrać to, czego potrzebujesz. Wiesz już, jaki team składasz, potrzebujesz itemizacji do końca, pyk, kropka nad i. Set siódmy, wszystkiego więcej, wszystkiego lepiej. I wielkie smoki. No, ja jestem absolutnie zhypowany, jak to zobaczyłem. To trzeba jeszcze dokładnie poznać, ta mechanika. Ona jeszcze cały czas jest jeszcze w powijakach, w sensie testowa i tak dalej. No, ale po to właśnie jest PBE, 2 tygodnie przed live'em. 24 powinno być już PBE live, a 8... Z 7 na 8 w nocy powinien być już set 7 na czerwca. Powinien być już na live serwerach dostępny dla wszystkich w kliencie LoL'a. Super zmiana. Super, absolutnie super zmiana. Ja jestem zhypowany tym, co tutaj zobaczyliśmy. Dobra, z setów, które wam jeszcze nie pokazałem. Szpatułka, do czego będzie się zmieniała. Raczej tutaj już nic z tej kwestii nie zmienią. Ale craft table augmenty są Dragonmancer, Ragewing, Shimmer Scale, oczywiście Assassin. Chyba nie było setu bez Assassinów. Mage, Guardian, wracają kawalerzyści, będą koniarze. Uwaga, uwaga, Hecarim będzie epikiem. Spirit Wing. No jest tego dużo. Jest tego dużo. Mage z podwójnym castem. Dobra. Z rzeczy, które wam jeszcze nie pokazałem, to jest Aosin. Tak wyglądał na screenie. 10 kost Tempest Dragon. Bard. Umiejętność barda trochę dziwna, ale no mam wrażenie, że ten bard będzie jak na legendę całkiem grywalny. Nie będę tłumaczył tym. Kto chce sobie przeczytać, ten sobie przeczytam. I jeszcze Soraka. Starcaller. Wzywające gwiazdy. Czy są jakieś mercenary? Chyba coś na zasadzie fortuny czy mercenary się pojawiło, ale ja miałem bardzo duży problem, bo grałem w polskiej wersji, nie chciałem zmieniać i nie mogłem poczytać tego samego ze środka, tak? Czytaj po prostu poza tym, co oni nam pokazali na przedstawieniu. Na tym, co teraz wam ja pokazuję, no nie byłem w stanie sam z gry wyczytać, jeżeli nie było przetłumaczone, no nie? Jakieś astralni chyba coś takiego, no nie?
będą, na pewno będzie taki odpowiednik, czy to mercenary, czy to właśnie tych fortun. Oni zawsze to robią, tak samo jak z asasynami, no nie? To musi po prostu być. Dobra, co tu jeszcze chciałem wam pokazać na koniec? Chyba wszystko pokazałem, więc małe, krótkie podsumowanie z mojej strony. Gra na pewno będzie się teraz o wiele lepiej toczyła i uważam, że nie będzie już takiej gry, w której będziemy mocno płakać, że przegrałem przez itemizację, w której przegrałem przez argumenty. Dlaczego? Bo to sprawia naprawdę... To daje naprawdę wiele, tak? Ja osobiście jeszcze chciałbym, żebyśmy mogli w late game'ie zrerolować trzy argumenty, które wybraliśmy. Że jednego z nich wybrać i podmienić za któregoś innego. Ale no na razie ta mechanika możliwe, że będzie w kolejnym secie, no nie? Trochę tutaj jest. Dobrze, jeżeli macie jakieś pytania, to szybko, szybko z czatu wyłapię jeszcze jakieś pytania. Jak będę znał, to wam od razu odpowiem. Jest taki cheat sheet tutaj, w którym widać wszystkie figurki. Tak. Czy jest poprawny? Nie wiem, ale to były takie chińskie leaky z naszego Reddita. Wydaje mi się, że tak. Z tego co widziałem, nie było żadnych jakichś wielkich tutaj błędów. Oczywiście Riot nam też dostarczył takie już bezpośrednie od nich pochodzące... Poczekajcie, no szybciutko wam pokażę. City, oni po prostu brali je z nich prawdopodobnie. Okej. Dobrze. O, pyk. Więc ja takie coś wam mogę na szybko pokazać. I tutaj macie wszystkie po prostu opisy. Kto będzie chciał, to sobie po prostu zapauzuje i dowiecie się wszystkiego, co chcecie, tak? W takiej wersji nam to Riot dostarczył i ja to po prostu przeskroluję. Jak ktoś będzie zainteresowany dokładnie, co robi, to jest potwierdzone przez Riot. Nie już żadne jakieś reddity, tylko po prostu w Riocie takie rzeczy nam dostarczali. Ile itemów można mieć, można wybrać maksymalnie? To wszystko zależy od tych rolek, ale tam trzy itemy można było na spokojnie brać. W tej redystrybucji, no nie? Więc jeszcze raz. Dobra. I jeszcze ten plik postaram się wam gdzieś zlinkować, żebyście mogli go sobie też sami przeczytać i zapisać, tak? Dobra, no wiedzy jest dużo. Podsumowanie ogólne setu siódmego. Ja nie jestem jakoś super zhypowany. Mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę. Przy secie szóstym byłem mega zhypowany. Myślałem, że to będzie dla mnie najlepszy set ever. A wyszło jak wyszło. Balans tam leżał, kwiczał. Oby w tym było inaczej. Na pewno będzie inaczej, bo nie będzie żadnych świąt i innych trzytygodniowych czy czterotygodniowych patchy. Co jeszcze? A, Yasuo wam jeszcze nie pokazałem. Yasuo. Tak. A, Yasuo będzie małą chibi legendą. No, nie ma się co dziwić chyba, no nie? Nie ma się co dziwić. Mirage Dragon Mancer Warrior. taki Yasuo. Dobra. Tyle z mojej strony, kochani. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście śmiało na Twitchu, na czacie, czy też w komentarzach możecie zadać. Jak będę coś wiedział, to odpowiem. Z pozdrowieniami dla wszystkich youtuberów, widzów youtubowych z Twitcha. Pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Niech w secie siódmym dobrze rolka oddaje. Trzymajcie się. Cześć.